Cześć, 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 Ejber z Wykrywaczem na Magnesie z tej strony. Witajcie ponownie po dłuższej przerwie. Przerwa związana była z moją kontuzją. Wylałem herbatę z termosa na udo, poparzyłem się, więc nie mogłem jeździć na wykopki. A w międzyczasie odezwał się mój dostawca, że ma parę palet, tak jak za mną widzicie. Musiałem to wszystko posegregować, wystawić w internecie. Właśnie skończyłem, a tutaj jest jeden sprzęt rozłożony. Tutaj reszta tego szpeju, więc pakuję to i wybieram się na wykopki. Widzimy się w lesie, do zobaczenia. Oj, bardzo mi tego brakowało. Zobaczyłem las, właśnie do niego wchodzę i już mi się papa śmieje. Trochę się zmachałem, jak słyszycie. Muszę tu kawałek przejść, żeby dojść, ale już praktycznie jestem. Zaraz rozkładam sprzęt i widzimy się przy pierwszych dziurach. No to co, wykopmy dzisiaj coś fajnego po tak długiej przerwie. No, ja już jestem w lesie, przy pierwszej dziurze. O, pajączek idzie. No i zaczęliśmy od żelastwa. Taki gwóźdź. Więc nic specjalnego. No, ale dopiero zaczynamy, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że wylądowałem w lesie. 2 tygodnie przerwy przez poparzenie. No i tak zaczynamy. No, drugi sygnał już ciekawszy. Mamy guziczek. Proszę bardzo. Jest. Ładny stan. Kolejny sygnał, tym razem coś innego i mamy... tu jest łączone. Nic specjalnego. Raczej coś współczesnego. Nie wiem, co to mogło być. Taki element po prostu. Więc chowam i kolejne dziury przede mną. Tym razem mamy skrawek blaszki. Nie będzie to cynk, będzie to raczej miedziucha. Co to mogło być? Nie wiem. Dobra, po prostu chowam. Ruszamy dalej. Dłuższa przerwa i piękny sygnał i mamy. Trzeba zabrać ze sobą. Usta, totalnie. Dobra, chowam. I miejscówka poprawiona. Mamy kolejną i też puściutką. Jest polmosik. No dzisiaj te poszukiwania nie idą jakoś rewelacyjnie. Proszę, dupka rozjechana. No i wreszcie coś ciekawszego, przynajmniej tak mi się zdaje, tak, jest guzik, harcerstwo, guzik harcerstwa, proszę bardzo, fajne pierwsze dzisiejsze znalezisko, no już się cieszę. Dobra, chowam, widzicie, pokusiłem się o żelastwo i w tym momencie powinien być taki super tekst z jednego z poszukiwaczy. Może uda mi się go tutaj wstawić. W tym momencie, teraz. Kurde, ale jest czadzior. Ale już to widzę. Dziwne to jest. Sygnał i ciekawy, ale znalezisko nie bardzo. Tylko łuska. Mamy zbitą. Jest zbita, więc po prostu chowamy. A nawet się rozpada ze starości. Dobra, śmieć. Nie wiem, jaki dzisiaj będzie materiał, czy będą fajne znaleziska, czy nie. Więc pokażę wam drucik. Jedynie go nie umieszczę. O, jak ładnie zarobiony. Przypomina jakiegoś stworka. Dobra, chowam. Koniec żartów. Chyba zanosi się pomału na deszcz. Zrobiło się strasznie wilgotno, dość wiecznie. Przed chwilą padało, ale pięknie się wypogodziło. No taką pogodę to lubię. To już na pewno kopię do odcinki dzisiaj. Super, widoczek fajny. Kopiemy przy samym jeziorze, a zobaczymy, co uda się wyciągnąć, bo na razie to same śmieci. Dobra, wracam do kopania. No, jak tak dalej pójdzie, to ja dzisiaj wyjadę naprawdę niezadowolony. Dobra, trutka dla lisa. Tak, trutka, żartuję przecież. Dobra, macie. Tym razem mamy talerzyk. Proszę, jakie ładne znalezisko się tutaj ustało. A tyle już tutaj przechodziłem. No i mamy. Proszę. Możemy z tego zrobić frisbee. Nie no, żartuję. Tym razem chyba guzik. Na pewno guzik. I co mamy? Ale jest, jest. Patrzcie na to. Piękny. Strzelony. Dobra, jest fan dnia na razie. Przepiękny. Dobra, trzeba go schować i próbować dalej. Jest, jest, jest. Wreszcie coś fajnego. Dotarłem do miejsca po granatach moździerzowych. Taką dziurę zostawili saperzy. Tam jeszcze coś próbowali.
No i tutaj sobie zalegały 4 sztuki. A ja nie będę przedłużał, ruszam dalej. Tu już byłem. Mieliśmy militarkę, pokazywałem wam dziurę. No i zaraz wyszła łuska. Wprawdzie chyba ze 100 metrów dalej, ale kurde, czy ja trafię dzisiaj coś fajnego. Zbita spłonka, chowam. No, tym razem przepiękny fibulus. Proszę. Tak się prezentuje. Gdyby ktoś chciał zalicytować w jakichś celach charytatywnych, niech śmiało uderzy. Oddam mu. Myślę, że WKZ nie będzie zainteresowany takim znaleziskiem. Proszę. Licytacja od złotówki, przebicie dowolne. Kurde, ale głupieje. Nic się tu nie dzieje dzisiaj. I mamy kolejną petardę w dniu dzisiejszym. Posłuchajmy. To jest instynkt. Nikt mi tego nie powie. Ale mam petardę fajną. Łuska od naboju trzpieniowego. Jak dobrze pamiętam. Pozdrawiam tutaj Santę. On mi podrzucił informację. Mamy, no niestety, nic fajnego. No i mamy pierwszą monetę w dniu dzisiejszym. Ja już przeczyściłem. Widzicie, ładna trójeczka z 60. Zobaczymy. O, ja teraz jak pośleniłem, to pobrudziłem. Nie, 50, a nie 60 chyba. Nie widzę. Patrzę przez telefon, więc ciężko. Nie, no 60 jest. Dobra. Mamy trójeczkę. Stan trochę opłakany, jest trafiona, ale jest to pierwsza moneta z tej dziury, a jeszcze tutaj coś leży, zaraz postaram się namierzyć, a to po prostu już chowam. Dobra, był to fałszywy sygnał, dziura zakopana, ruszam dalej, mój pit pointer po prostu zwariował, po resecie już nic nie widział. Więc dobra, biorę wykrywacz i jazda na kolejną dziurę. Obok dziury mamy kolejną. Taki fans to jest petarda. Mega! Taki fans to jest petarda. Mega! Mega, mega, mega. I tym razem mamy... Ale jest mega mistrzostwo. Mam swój fancior. Mam swojego fanciora. Ale petarda. Jest. Patrzcie, jaki kurde żelazny sygnał, tak? Nie spodziewałem się tego. Dobra, ja już ją widzę. Pewnie będzie PRL po kolorze. I mamy 2 grosze. Proszę, nie wiem czy odczytam rocznik. Nie mogę. 49. 2 grosze z 49. O, jeszcze mi upadły. Proszę. Jest ostrość, jest. I tu będziemy mieć kolejny trzpieniowy. Jest. Dobra, zanotowany na kamerze. Ale ci sobie mrzawka i powiem wam, że bardzo przyjemnie mi z tą mrzawką. Bardzo fajny klimat się zrobił. Najchętniej to bym sobie rozłożył krzesełko, wypił piwo, posiedział przy kiełbaskach. No ale jestem samotnie i tego nie zrobię. Dobra, ruszam dalej. I mamy aluminium, czyli będzie PRL. A nie! 50 groszy międzywojenne, ale strzał. A już myślałem, że ten złotóweczka piękna. No i najlepsze jest to, że my tam mamy zawsze obozowisko i tutaj nikt koło obozowiska nie chodził, każdy na skraju. Jest, ale cieszy. Drugie albo trzecie znalezisko w dniu dzisiejszym, ciekawsze. Dobra. Chowam i próbuję dalej. Liczyłem na coś ciekawszego, a to tylko dupka. Więc po prostu ją chowam. A w takiej dziurze była. I mamy kolejną w dniu dzisiejszym. Dalej, nazwij to. 3, 2, 1. Ale mega strzał. Tym razem łuska. Proszę bardzo. Zasypujemy dziurę i próbujemy dalej. Wiem. Pełny optymizmu dzisiaj jestem, słychać to na pewno w głosie, ale potem na koniec filmu wam powiem co nieco. I kolejny denat w tym lesie, mamy obrączkę, który rocznik? 2010. Jest. Dobra, wyczyszczę środek i ruszam. Proszę. Kolejna jest zbita. Po prostu wystarczy ją schować do śmieci. Szkoda czasu. I kolejna wykopana.
Tym razem 2018 rok. Jest. Dobra, to jest tylko obrączka, więc ją chowam. O, i jeszcze spudłowałem. A, pochwalę się. Kochana żono, mam nowe rękawiczki. Wersja zimowa i są bez dziur. Przynajmniej na razie. Proszę, mamy kolejną. I tym razem mamy pocisk. Proszę. Dobra, szkoda czasu. Już chwila po 13. Ja jestem coraz bardziej znudzony tymi poszukiwaniami i nie wiem, czy nie przerwę ich dość szybko. Raczej szybko. No została mi jeszcze godzina, może dwie poszukiwań, zanim się ściemni, ale nie wiem, czy dam radę. Zbyt znudzony jestem i na pewno to słychać w moim głosie. Dobra, chowam. I tym razem kolejna łuska. Naprawdę dzisiaj jest kiepsko. Kiepsko i jeszcze raz kiepsko. Dobra. I mamy kolejną, tak zwaną. Proszę, powiedz to. O, żeś kurwa! Ja pierdzielę, ty, ale wywalił Waldi. Dawaj ją, kurde. Ale strzał. No i dziękuję. O to właśnie chodziło. Mamy. Jest obrączka, jest nakrętka. No i jeszcze raz. Mamy. Taki fans to jest petarda. Mega! Mega, mega, mega. Zgadza się. Dobra, chowam. No i mamy kolejną monetkę. I tym razem mamy współczesne 2 grosze. Trochę więcej optymizmu w moim głosie. Staram się. I to nawet bez kopania. Wystarczyło liście odgarnąć. Mamy. Oj, mamy ostrość. O, patrzcie, nie mogę chwycić. Chyba już jest. Jest, teraz jest. O, proszę. Chowam i ruszam dalej. No i kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał takiego łańcuszka? To była bransoletka. Po długości patrząc. Tak, to była bransoletka. Trzeba się jej przyjrzeć. Wchodzi patyna. Ale strzał. No poprawił mi humor. Była chyba, nie była magnetyczna. Była zapinana i się rozpięła. Dobra. Ale jest, jest, jest. Coś fajniejszego w końcu. O, może nie fajniejszego, a to jeszcze była przywieszka jakaś. Jest oczko. No dobra, jest. Cieszy. Naprawdę cieszy. Tak już pomału na zakończenie wyszła. I na sam koniec jeszcze raz proszę, powiedz to wszystkim naszym widzom. Fajny strzał. Super, mega petardinio. I bardzo ci dziękuję, a my podnosimy i chyba na tym kończymy dzisiejsze poszukiwania. Oj, usiadłbym sobie, ale jest wszystko mokre, więc będę miał brudny tyłek, a jeszcze muszę zrobić zakupy do domu. Zakończyłem poszukiwania w dniu dzisiejszym. Jak słyszeliście na filmie, mój głos nie budził entuzjazmu w dzisiejszych poszukiwaniach. Pierwszy raz w lesie od 1,5 tygodnia. Miałem kontuzję, no wypadek, poparzyłem się wrzątkiem, całe udo. Jeszcze mnie boli, ale postanowiłem wybrać się na poszukiwania, bo cały tydzień zapowiadają opadów, już nawet pierwszy śnieg ma spaść. Wybrałem się, no niestety nie udało się znaleźć nic fajnego, czasami tak bywa, ale co moje w lesie to moje i tak się cieszę. Powinienem jeszcze mamy 13:53, jeszcze godzinę miałem spędzić w lesie, ale gdzieś już mnie tam rwie do magazynu, żeby spakować paczki. Widziałem, że parę uchwytów do telewizorów się sprzedało, a pakowanie tych uchwytów chwilę zajmuje, więc postanowiłem zakończyć poszukiwania. A co znalazłem, widzieliście, więc po prostu cześć. Patrzcie, jaki piękny zestaw po drodze trafiłem. I na tym kończymy dzisiejsze ujęcia. Do zobaczenia!